30 maja, niedziela, uroczystość Trójcy Przenajświętszej z Ewangelii Mateusza. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzest. Jan Paweł II powiedział, tu wszystko się zaczęło. Od chrztu wszystko się zaczęło. Nasza wspólnota, włączenie w tą wspólnotę, w Kościół zaczęło się od chrztu, ale zaczęło się w imię Trójcy Przenajświętszej. Tego największego dogmatu, największej tajemnicy Boga, obecnego w trzech osobach. Bóg daje Syna, Syn daje Ducha, a Duch daje życie. I ten Duch w tym sakramencie Chrztu Świętego daje nam życie, które ma zmierzać ku świętości. Zobaczmy, Trójca Święta, ona jest obecna w naszym życiu nieustannie, na każdym momencie. Kiedy się budzimy, czynimy znak krzyża, w imię Trójcy Przenajświętszej. Żegnamy się i wypowiadamy słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Każdy sakrament, który jest udzielany w imię Trójcy Przenajświętszej, czyniony znak krzyża jest. Nieodzownie, cały czas, przez całe nasze życie duchowe Trójca Święta nam towarzysza. My tak mało o niej wiemy, ale przyjmujemy ją właśnie jako ten dogmat, że tak jest, że ona jest i jest konieczna, potrzebna w naszym Kościele, w naszym życiu i towarzyszy nam, czy Bóg Ojciec, czy Syn Boży, czy Duch Święty. Oni są nieustannie na każdym kroku, na każdym miejscu. I dlatego z tą tajemnicą Trójcy Przenajświętszej my, ludzie wierzący, nie rozstajemy się. Przyjmujemy ją sercem. Jest taka legenda, historia, która mówi, że kiedy święty Augustyn przechadzał się po plaży przy morzu, spotkał małego chłopca, który przelewał wodę z morza do dołka, który wykopał na plaży. I Augustyn pyta się go, co robisz? Chłopiec odpowiada, że no, przelewam wodę z morza do tego dołka. Augustyn do niego mówi, no ale to niemożliwe, nie przelejesz tego morza do tego dołka. A chłopiec odpowiedział, prędzej ja przeleję tę wodę, niż ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy Przynajświętszej. No właśnie, to jest nie do objęcia umysłem, ta wielka tajemnica. Ale ta tajemnica jest naszym umocnieniem, jest naszą siłą. To są te trzy osoby, które nas prowadzą ku świętości cały czas. Które towarzyszą nam w naszym życiu duchowym, opiekują się i nas umacniają. Cieszmy się dzisiaj i radujmy z tej wielkiej uroczystości, kiedy możemy czcić Trójcę Przenajświętszą. Ta, która zaczyna i kończy nasze życie i która przez to nasze życie duchowe nam cały czas towarzyszy. A na tę dzisiejszą niedzielę, na tę dzisiejszą uroczystość właśnie w imię Trójcy Przenajświętszej, mocą Chrystusowego kapłaństwa, z serca wam błogosławię, imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, szczęść Boże i do zobaczenia w przyszłą niedzielę.